beze mnie, bez mojego gadulstwa tutaj, więc można było się skoncentrować, można było się skupić tylko i wyłącznie na tych literach. Przyniosło to efekt, była tutaj kolejna pani, która podała hasło kosy, kosy, tak? No ale to też nie jest hasło z koperty. Czy może ktoś ma jakąś inną propozycję, nie kosy? Bo faktycznie pasowało, jeśli chodzi o konkurs, no bo było O, było Y, tutaj no mogło być K, mogło być właściwie S, więc wszystko się zgadzało, tylko no jeszcze to nie było to. Jest jakieś inne hasło, które pasuje. Halo? Halo? Witam, no to jakie to może być hasło? Fosy. Jeszcze raz proszę? Fosy. Fosy, też nie, halo? Też nie. Ach, czyli to F i S też nie zadziałało, akurat ten zestaw dwóch literek. No to może coś innego dałoby się, no na pewno, chociaż jedna opcja jeszcze jest. Ta, która jest w kopercie. Ja wiem, że ten zestaw już bardzo ogranicza. Tych możliwości jest bardzo, bardzo niewiele i ciężko je wymyślić. Ale dzięki temu jest naprawdę bardzo duża szansa, że trafiasz na tą kopertę, trafiasz na to rozwiązanie i zabierasz sobie. Jeszcze dzisiaj stajesz się właścicielem 300 zł. To myślimy. Słuchajcie, nawet tak dla rozrywki. Co by tutaj jeszcze można wsadzić? Co by jeszcze tutaj można uzupełnić? Jakie literki? Na przykład to pierwsze hasło. Lu... Jaka tutaj literka mogłaby być? Tak myślimy, jakie słowo mogłyby powstać? I tak samo tu, Q, jakie hasło mogłyby powstać? I teraz sprawdzamy, bo to też musi mieć sens, prawda? Musi nam się ułożyć jakieś czteroliterowe słowo. A to też nie zawsze tak wychodzi. Czasami wyjdzie coś zupełnie bez sensu, wtedy wiemy od razu, że to nie jest to. No to co jeszcze? Czy ktoś ma jakiś pomysł? O, chyba coraz to z jednej strony łatwiej, bo są te podpowiedzi. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz mi proszę, jakie hasło wymyśliłaś? Nosy. Nosy, też nie. Tak sprawdzam szybciutko, czy da się tak faktycznie... Luna, no mogłoby być też, mogłoby być w sumie, no ale to jeszcze też nie to. No to myślimy dalej, myślimy, co jeszcze można uzupełnić. Ciekawa, czy ktoś z was myśli o tym właśnie słowie, które mam tutaj w kopercie. Pewnie też jesteś ciekawa, no to co to może być, skoro nie fosy, skoro nie nosy? Jakie może być hasło z koperty? Na pewno sobie poradzisz, jestem pewna, że zaraz dostrzeżesz to rozwiązanie. Zwróć jeszcze raz uwagę na krzyżówkę. Jeszcze raz spróbuj uzupełnić te dwie literki. Czyli popatrz, krótkie samo w sobie już rozwiązanie, bo czteroliterowe, a ja jeszcze do tego podarowałam ci tutaj dwie litery, O i Y. Czyli tylko dwie literki do uzupełnienia. I będzie 300 zł za te dwie litery. No to spokojnie, zastanów się, a potem zobaczymy, kto trafi jako pierwszy z tym rozwiązaniem. No bo tutaj też jednak to jest istotne, żeby być tą pierwszą osobą w studiu z rozwiązaniem z koperty. No to może teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Tak. Jest pony. Też nie. Jeszcze niestety nie to. Ajajaj, no popatrzcie, tak krążycie, ale ja coś czuję, że jesteście coraz bliżej. Być może już ta kolejna osoba będzie osobą, która poda mi rozwiązanie z koperty. Ja myślę, że tak może być. Coś czuję w kościach, że po prostu to będzie może nawet kolejna osoba, że bardzo się zbliżacie do rozwiązania. Popatrzcie, ile już opcji wykorzystaliśmy. Ja mam nadzieję, że to cały czas gdzieś zapisujesz, zapamiętujesz. Czyli słuchasz również tych informacji, które tutaj ciągle jednak napływają do studia, no bo te osoby, które tutaj dosłownie co chwilę są w studio, te osoby, które bardzo szybko tutaj do mnie trafiają, one ci też pomagają, więc naprawdę warto wykorzystywać takie informacje. Więc jeżeli śledziłeś to, co się dzieje, to ja myślę, że już spokojnie możesz nawet mi podać rozwiązanie z koperty. Mhm, to co to może być? Jakie to słowo? Halo, halo? Witam serdecznie. Halo? Bosy. Bosy też nie bosy. No niestety, no ja też żałuję. Też by mi było miło, gdyby to było już to. No ale jeszcze nie. Dobrze, to słuchajcie, nic straconego, spokojnie. Wiemy, że nie bosy, tak? Zapisujemy sobie ten zestaw liter, żeby wiedzieć, że to nie to. Coś trzeba tam zmienić. O i Y oczywiście zostają, bo to jest pewne. Czyli nie wiem, czy problem jest w B, czy problem jest w S, może w obydwu. No na pewno w któreś coś powinniśmy zmienić, bo to nie jest hasło z koperty. No to spójrz jeszcze raz. Jak byś to zmienił? Jaki inny zestaw dwóch liter umieściłbyś w tej krzyżówce? Tak, żeby wszystko miało sens i w poziomie, i w pionie, bo to wszystko musi się tutaj pięknie zgadzać. Ktoś jest gotów?
coraz trudniej, prawda, szuka się tych haseł, jednak coraz mniej tych opcji jest, już bardzo jesteśmy ograniczeni i dobrze, bo teraz myślę, że już właśnie może paść to hasło za 300 zł. Ta kolejna osoba, mam nadzieję, że otworzy tą kopertę, no więc co to jest? Dasz radę, naprawdę, nawet jeżeli w tym momencie nie widzisz, poświęć temu jeszcze chwilę, zostań z nami przez minutę. Minuta to nic, prawda? Szybciutko minie, a może właśnie w tym czasie dostrzeżesz rozwiązanie. Zobacz, jeszcze raz, czteroliterowe słowo, o-y, nawet tak nie wiem, analizując sam dźwięk tego, tych sylab, tak? Może coś wymyślisz, może coś gdzieś się przypomni, o-y, jakie tak, jakie hasło, jakie słowo tak brzmi. Halo? Pory. Pory też nie, szkoda, szkoda, pory. No faktycznie, dałoby się P i tutaj R. Dobrze, dobrze. No to przechodzimy do następnego. 12, czyli trochę więcej obrazków, ale popatrzcie za to, jaki sympatyczny i optymistyczny obrazek, taki kojarzy nam się z wakacjami, ze słońcem, czyli coś, za czym wszyscy bardzo tęsknimy. No to przenosimy się na chwilę, w takim razie do jakichś tropików, pijemy sobie jakiś egzotyczny soczek czy drink, no i zastanawiamy się, który z nich jest trochę inny. Czyli tutaj co? No musimy zwrócić uwagę na tą szklankę, zawartość, czyli jakieś tam, czy może wszystkie są wypełnione w tym samym stopniu? Czy ktoś gdzieś już coś na przykład upił? No i co? Rurka i jeszcze ten, nie wiem, to jakiś owoc chyba, powiedzmy, że to jest ananas, nazwijmy tak. Czy to wszystko jest tak? Ale słuchajcie, ale popatrzcie na tym plasterku, który tam jest. To tam jest po prostu mnóstwo tych jakichś kraseczek. Nie no, jeżeli tam jest ta różnica, to ja nie wiem, kiedy wy to zobaczycie. Bo to będzie wymagało chyba naprawdę co najmniej kilku minut wpatrywania się w te obrazki. Chyba, że to nie jest... Ja spróbuję przeanalizować sobie te plasterki. No dobrze, no to będę liczyła te kreseczki. Nie, no słuchajcie, no powiem szczerze, no nie chcę mi się liczyć tych kreseczek. No nie, no przecież tego jest strasznie dużo. To musi być bardzo spostrzegawcza osoba albo błyskawicznie dostrzegająca różnicę. Nie no, ale jedynka... Nie, to może tak, może na pełnym ekranie, żeby można przyjrzeć się, bo to tych detali jest... O, nie trzeba! Dzień dobry! Dzień dobry. Witam serdecznie, który obrazek jest inny? Szóstka. Słomka! No ja to sobie, proszę bardzo, ja tutaj na tych plasterkach liczę kreski, a to po prostu zwykła słomka obrócona w drugą stronę. No właśnie.